Jeha! Słuchacie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Więcej informacji o mnie na mojej stronie www.koach.pl. Jestem teraz dzień przed wyjazdem na tournée szkoleniowe. Jadę przez ten tydzień, będę miał codziennie szkolenia. Ten tydzień to mam na myśli piątek, czy jak słuchasz w niedzielę, to było kilka dni temu. W każdym razie jadę do Warszawy, Gorzowa i Zielonej Góry. Będzie fajny czas. Być może niektórzy, którzy słuchacie mnie teraz, byliście na szkoleniu zamożny i zadowolony. Mówię byliście, chociaż szkolenie będzie, o takie zapętlenie w czasie. Ale dzisiaj właśnie trochę o słowach będzie. Co mówisz sam o sobie? Nie co myślisz, tylko co mówisz sam o sobie. Dlaczego to jest ważne? Kiedyś Jezus powiedział tak, z obfitości serca mówią usta. Z obfitości serca mówią usta. Wiesz, jak jesteś fest wkurzony, to co wychodzi wtedy z twoich ust, pokazuje, co jest w twoim sercu. Absolutnie tutaj nie ma teraz mowy, żeby cię umoralniać. Chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że jeżeli popatrzymy na życie, możemy patrzeć w różny sposób, jako na test, to w momencie, kiedy jest nam trudno, to, co wychodzi z nas, pokazuje, na jakim etapie jesteśmy. Tak? Dawniej denerwowały cię jakieś rzeczy. Jeżeli dzisiaj nad nimi dowiadujesz się o nich i przechodzisz nad nimi spokojnie, to znaczy, że przeszedłeś już jakiś etap. Im więcej jest takich rzeczy, nad którymi przychodzisz spokojnie, a po czym poznajesz, że przychodzisz spokojnie? Po tym, co mówisz. Na głos albo sam sobie. To, co mówimy też w sytuacjach, które nas zaskakują. Na przykład kiedyś na lekcji wynalazczości w jednych z gimnazjów jakaś nauczycielka zapytała tak, czy ktoś z was może wymienić coś ważnego, co nie istniało jeszcze 50 lat temu? Spytała. Jeden inteligentny młodzieniec z pierwszego rzędu podnosi rękę i mówi, ja nie istniałem. Właśnie. Co mówisz sam o sobie? Tak, w pewien sposób życie jest dosyć proste. Widzisz, prawie każdą rzecz, którą weźmiesz, możesz znaleźć dwie skrajności. Tak, można powiedzieć, że droga środka to jest droga szczęścia, jest rów z prawej i z lewej strony. Tak, i są dwa sposoby, na które ludzie mają niewłaściwe poczucie własnej wartości i to wyrażają. Jedne to jest taka, wiecie, szara myszka, on nie, on do niczego, trafiło się ślepej kurze ziarno, a to przypadek, gdybyś mnie naprawdę znał i takie tam srety, berety. A drugie dobra, mam nadzieję, że na szkoleniach będę mówił precyzyjniej. W każdym razie, wracamy do tematu. W każdym razie, z drugiej strony rowu masz to postawa mniej więcej taka. Jeden gość rozwiódł się, no przeżył to bardzo, poszedł do psychoanalityka, był na kilku sesjach. Potem kumpel go spotyka na mieście i mówi, no i jak tam po rozwodzie pozbierałeś się? Już tak, pozbierałem się, wiesz, super, byłem u takiego gościa, świetny psychoanalityk, pomógł mi. Tak, pomógł ci i co teraz? No teraz to współczuję mojej żonie, byłej żonie, że straciła tak wspaniałego faceta jak ja. No tak. Wiesz, na dwa sposoby można być niepewnym siebie. Tak? Więc dlaczego mówienie o sobie ma tak wielką wartość? Większą nawet niż myślenie. Z jednej strony można powiedzieć, że mówienie jest objawem tego, co myślimy, ale z drugiej strony, kiedy przyjrzymy się, jak działa ośrodek mowy, to zobaczymy, że mówienie może zmienić nasze myślenie skuteczniej niż nasze myślenie, nasze mówienie. No, praktycznie o co chodzi? Ośrodek mowy w mózgu rządzi wszystkimi nerwami. Widzisz, kiedy coś mówisz, nie wiem, czy masz takie doświadczenie, na przykład, kiedy byłem w szkole średniej, mieliśmy dosyć zgraną klasę i kiedy były jakieś sprawdziany, to ci, którzy byli lepsi z jakiegoś przedmiotu, zbierali tych, którzy im się gorzej powodziło w tym przedmiocie i uczyli ich. Mi dosyć dobrze szła matma. I pamiętam, że kiedy tłumaczyłem innym jakieś zadania z matmy albo to, co oni pytali, nagle widziałem, że ja o wiele lepiej rozumiem to niż do tej pory. Nagle odkrywałem nawet pewne rzeczy. I to tak jest. Widzisz, ośrodek mowy ma taką władzę nad organizmem, że może przejąć nad nim kontrolę i rządzić jak chce. Posłuchaj, a za chwilę to zbalansuje. Na przykład, jeżeli ciągle ktoś powtarza, jestem słaby, to wpływa na układ nerwowy,
i układ nerwowy otrzymuje wiadomość, przygotujmy się nerwy, bo otrzymaliśmy instrukcję, że mamy stać się słabe. Jeżeli ktoś mówi, nie potrafię, nie umiem, wszystkie nerwy mówią, nie potrafisz, nie umiesz i dokonują autosabotażu. Jeżeli ktoś mówi, jestem stary, zmęczony, nic nie mogę zrobić, wszystko to wpływa, tak? I odwrotnie. Jeżeli mówisz o sobie, będę bogaty, będę szczęśliwy, będę zadowolony, będę zdrowy, to nie kwestionujesz faktów, ale wpływasz, żeby twój układ nerwowy się na to nastawił. Oczywiście rozumiem, że teraz niektórzy powiedzą nie, nieprawda i tak dalej. Oczywiście. Ktoś kiedyś został zapytany, czy wierzy w to, że człowiek staje się tym, o czym najczęściej myśli. To młody człowiek, jakiś koleżanka amerykański powiedział, absolutnie w to nie wierzę. Gość, który robił wywiad, mówi, dlaczego? Ponieważ gdyby to była prawda, byłbym albo dziewczyną, albo piłką do kosza. Więc oczywiście, mówiłem to już w poprzednich audycjach, tak, że samo myślenie, samo marzenie daje nam motywację, a działanie sprawia efekty. Natomiast mówienie jest takim czynnikiem pośrednim między myśleniem a działaniem. Mówienie jest dlatego ważne i to jest bardzo ciekawe, co ponad 2000 lat temu w jednym z listów napisał Jakub. Jakub w trzecim rozdziale swojego listu pisze, że język jest jak ster w okręcie. On steruje naszym życiem. I rzeczywiście to jest prawda. Popatrz chociażby na ludzi, którzy stoją pod budką z piwem i popatrz na ludzi, przejdźcie, zrób sobie taki eksperyment. Ja czasami robię, mówię o czymś, co naprawdę robiłem. Postój sobie gdzieś tam, czy pójdź do sobie jakiegoś takiego baru, Nowej Soli, skąd pochodzę, jest taki bar portowy, tak? Usiądź sobie i posłuchaj języka tych ludzi. I pójdź później do jakiejś dobrej restauracji i posłuchaj języka tych ludzi. Ludzie na różnych poziomach mówią inaczej. No, parę dni temu miałem takie jedno spotkanie biznesowe i spotkałem się z człowiekiem, który osiągnął sukces w pewnym biznesie. Tak naprawdę chciałem, żebym wszedł w jego biznes. Jest to marketing wielopoziomowy. Natomiast sposób, w jaki mówił, pokazywał tak, że on zna wartość tego, do czego mnie zaprasza. On wie, w jaki sposób można tu odnieść sukces i on by chciał, żebym wszedł. Jednak absolutnie nie było tam żadnego ciśnienia, presji, ani niczego takiego, ponieważ on mówi, ja już odniosłem w tym sukces, czy ty to wejdziesz, czy nie, to niewiele wpłynie na mnie, bardziej wpłynie na ciebie, więc chcę ci powiedzieć o takiej propozycji. Wiesz, zupełnie to jest coś innego, jeżeli kiedyś spotkałeś jakichś nagrzanych gości, którzy dopiero wchodzą w taki biznes i absolutnie jeszcze nic nie osiągnęli i mówią w taki sposób, że ci się odechciała wszystkiego, a na pewno wejścia w ten biznes. I widzisz, różnica polega na tym, że być może, ja nie wiem, być może ten człowiek 20 parę lat temu, kiedy wchodził w ten biznes, był też taki młody, nagrzany. Może. Młody był na pewno młodszy. Natomiast widzisz, teraz to jest już człowiek, który mówi inaczej. Widzisz, po tym jak ktoś mówi, można poznać poziom, na którym on jest. Czy jedynie po mowie można to poznać? Nie, oczywiście, że nie. Ale mowa jest jednym z ważnych wyznaczników, która pokazuje, kim jesteśmy. Mowa kształtuje, jest sterem, który kieruje naszym życiem. Jeżeli często o czymś będziesz mówił, jeżeli często o czymś będziesz czytał, jeżeli będziesz na tym skupiał swoją uwagę, to w tą stronę będzie szło twoje życie. Przybywaj często z przedsiębiorcami, rozmawiaj często z przedsiębiorcami, i nagle zobaczysz, że jesteś przedsiębiorcą. Ciekawa rzecz, nie? Kto z kim przestaje, takim się staje. Ale bardzo ciekawą rzeczą jest mowa właśnie. Mówienie, używanie słów. Wiesz, wiele rzeczy zaczyna się od tego, jakich słów używasz. Wiesz, skoro przemawianie, skoro mowa ma tak wielką wartość, to ona ma tę wielką wartość, szczególnie kiedy mówisz o najważniejszej dla ciebie osobie. O tobie samym. Mam takiego znajomego, człowieka, który naprawdę prowadzi bardzo refleksyjne życie. Jednocześnie jest bardzo aktywny, dynamiczny, wysportowany, więc to nie jest typ takiego mędrca, takiej chudzizny albo grubizny, w zależności od opcji, który w grubych okularach spędza całe życie w bibliotece. Nie, ale człowiek, który prowadzi refleksyjne życie.
żyjąc bardzo dynamicznie, intensywnie i prowadząc sportowy tryb życia. I on powiedział mi tak, że ostatnio był na jakiejś terapii, w której bierze udział, i tam mu powiedzieli taką rzecz. Zwróć uwagę, w jakim momencie, kiedy jesteś w stanie, kiedy czujesz się bardzo dobrze, zaczynasz to sabotować. I pierwsze, po czym to można poznać, to są myśli i słowa. No, kilka przykładów. Coś ci się udało w życiu. Ktoś ci gratuluje. I ty mówisz, a trafiło się ślepej kurze ziarno. Mówi, a to tak było. No wiesz, nie wiadomo jak będzie dalej. Oczywiście zdrowy rozsądek jest potrzebny, ale nieumiejętność przyjmowania komplementów jest złą cechą. Jeżeli ktoś cię chwali, powiedz, okej, cieszę się. Jeżeli ktoś coś ci mówi, co jest miłe, jest zadowolony, powiedz, cieszę się, że pomogłem. Właśnie dlatego na przykład piszę książki albo wykonuję tą pracę, którą wykonuję, żeby pomagać ludziom i to jest bardzo miłe, że ktoś mówi, że jemu to pomogło. Widzisz, kiedy nauczysz się przyjmować komplementy, to w ten sposób, z jednej strony z obfitości serca mówią usta, więc ktoś, kto nie umie przyjmować komplementów, nie jest dobry dla siebie, a więc dla jedynej osoby, za którą tak naprawdę jest w pełni odpowiedzialny. A z drugiej strony przyjmowanie komplementów nawet tak na zewnątrz, nawet w sercu z takim ściskiem i myśleniem nie zasługuje, jednak przyjmowanie ich na zewnątrz sprawia, że o wiele łatwiej będzie przyjmować ci jej wewnątrz. Więc to jest bardzo ważne, co mówisz o sobie, kiedy ktoś cię chwali. Czy doceniasz to? Czy pokazujesz to jako wartość? Czy też poniżasz to, ośmieszasz, deprecjonujesz? Deprecjonujesz, nie? Takie słowo chciałem się pochwalić. Znaczy to samo, co poniżasz, tak? Okej. Więc to jest jedna z bardzo istotnych rzeczy. Kolejna rzecz, kiedy opisujesz rzeczywistość. Są tacy ludzie, którzy kiedy zobaczą coś naprawdę fantastycznego, powiedzą, no może być. A są tacy ludzie, którzy powiedzą, to jest rewelacyjne, fantastyczne, wspaniałe, fenomenalne. Jaka jest różnica? Budzisz emocje w sobie i w innych. Oczywiście, kiedy przesadzasz i używasz słów nieproporcjonalnych do sprawy, każdy to pozna, nawet ty. Szczególnie ty. Natomiast doceniaj w życiu to, co masz. No już powtarzałem nieraz i wiem, że wiele myśli się powtarza w audycji, tak? To jest chyba 48, ktoś tam policzył, powiedział mi audycja. Zbliżamy się do 50, 52, czyli mija rok. Rozumiem, że pewne myśli się powtarzają, a pewne myśli są od innych aspektów, z różnych aspektów pokazywane. To jest oczywiste, ponieważ jest tylko kilka zasad, które rządzą życiem, które się pokazuje na różne sposoby, przepaja się tym myśleniem i to zmienia życie. Więc jeżeli nauczysz się zachwycać i szanować to, co masz, to się będzie pomnażało. To jest fantastyczna rzecz. Bo kiedy poniżamy to, co mamy, tracimy to. Kiedy szanujemy to, co mamy, zyskujemy to. Więc słowa, które mówisz o sobie. Jakiś czas temu jechałem, nie miałem GPS-a i droga wydawała się być bardzo prosta. Tylko na głównej drodze nagle pojawiła się informacja, że główna droga jest w remoncie i trzeba zrobić objazd. Było dosyć późno, jak wspominałem, nie miałem GPS-u, no więc myślałem sobie, no objazd, dobra, będą jakieś tabliczki. Była mgła, było ciemno i gdzieś się tam zgubiłem w drodze. Nie za bardzo wiedziałem, jak jechać. Z drugiej strony musiałem jechać, bo jechały auta. Byłem bardzo poddenerwowany. Wiedziałem, że to nie jest dobre. Jeszcze przy takiej pogodzie, no... Zacząłem na głos do siebie mówić. Zacząłem na głos uspokajać samego siebie. Dlaczego? Mówiłem już o tym. W każdym z nas jest dorosłe dziecko. I czasami to dziecko w nas się zdenerwuje. Przestraszy się. Więc wtedy ważne, żeby dorosły w nas przejął nad nim kontrolę. A najłatwiej przejąć kontrolę nad emocjami mówiąc. Więc zacząłem do siebie mówić, uspokajać się, że będzie dobrze i tak dalej. I to pomogło mi odzyskać stan wewnętrzny równowagi, który pomógł mi dalej jechać. Czy gdybym był jechał dalej zdenerwowany, coś by się stało? Niekoniecznie. W znaczeniu jakiegoś wypadku, tak? Czy niedojechania do celu. Natomiast na pewno, a może tak, może jestem dziwny, chociaż naprawdę uważam, że nie. Ale ja wolę czuć się dobrze, niż źle. Naprawdę się dobrze czuję, kiedy się dobrze czuję, źle się czuję, kiedy się źle czuję, więc wolę, kiedy jadę, czuć się dobrze. Więc używanie słów, więc słowami możesz doceniać rzeczywistość, w której jesteś, chwalić ją, oddawać emocje, tak, że coś jest
interesujący, że jesteś szczęśliwy, że to cię oczarowało, że to jest fantastyczna rzecz, niespotykana, doskonała, to nie wiem, że coś tryskasz energią, to budzi twój zachwyt, życie jest piękne i tak dalej. Możesz, powtarzając te słowa. Oczywiście są momenty, są czasy, kiedy trzeba czasami powiedzieć komuś, że jest ciężko, że jest trudno, że masz czarne myśli i tak dalej. Oczywiście też. Natomiast mówimy tutaj o sterze, który kieruje życiem. I jakie słowa używasz, w taką stronę idziesz. Tak samo warto jest zwracać uwagę na mieszankę słów. Strasznie mi się to podoba. Jeżeli coś ci się strasznie podoba, to albo ci się to podoba, albo to jest straszne. Oczywiście ktoś powie, taki zwrot, tak go używam. No tak, taki zwrot i tak go używasz. Ale ponieważ z obfitości serca mówią usta, to z jakiegoś powodu takich zwrotów używasz. Więc warto na to zwrócić uwagę. Pamiętam pierwszy moment, kiedy ktoś zwrócił na to moją uwagę, to było 2 lata temu. Staliśmy, rozmawialiśmy o czymś i ja powiedziałem, użyłem właśnie tego zwrotu, nawet nie pamiętam o czym mówiłem, ale powiedziałem, że strasznie mi się to podoba. I jeden człowiek wziął mnie wtedy na bok i powiedział, słuchaj, albo ci się to podoba, albo to jest straszne. Ja mówię, no przecież każdy wie, o co mi chodziło. On mówi, to nie chodzi o to, czy ludzie wiedzą, czy nie wiedzą, o co ci chodziło. Chodzi o to, że w tobie jest jakiś konflikt co do tej rzeczy. Z jednej strony gdzieś chciałbyś ją mieć, a z drugiej strony uważasz, że ona jest straszna, że ty na nią nie zasługujesz. Gdzieś tam uśmiechnąłem się, powiedziałem, nie, wiesz co, to tylko słowa. Jednak chodziło to za mną trochę. Gul mi skoczył, to fakt. Natomiast chodziło to za mną trochę i zwróciłem na to uwagę, że tak jest. Że lepiej jest zmienić swoje słownictwo, jest się wtedy bardziej czytelnym przede wszystkim dla siebie samego. Bo jeżeli, jak mówi Biblia w liście Jakuba, jeżeli mowa jest sterem, to jeżeli raz mówimy o czymś pozytywnie, a raz negatywnie, to ten ster zmieniamy raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Natomiast jeżeli mówimy jasno, wyraźnie, klarownie, to wtedy jasno, wyraźnie, klarownie płyniemy w kierunku, o którym mówimy. Więc pierwsze to jest przyjmowanie komplementów, dziękowanie za nie. Drugie to jest docenianie słowami. Trzecie to jest zwrócenie uwagi na mieszankę słów dobrych i złych, kiedy mówimy o jakiejś rzeczywistości. Czwarta rzecz mówi o tym, że słowami możemy też zmniejszać negatywne stany, w których jesteś. Widzisz, słowami możesz zmniejszyć swój stan, w którym jesteś. Na przykład jesteś wściekły i mówisz sobie, jestem zły na tą sytuację. Nie podoba mi się, zamiast mówić coś bardzo mocnego, nie podoba mi się to, co ten człowiek zrobił. Słowami zmniejszasz swój stan, a więc łatwiej na nim panujesz. Kiedy Bóg stworzył Adama, przyprowadził do niego zwierzęta i Adam nazywał zwierzęta. Widzisz, nazywanie rzeczy, nazywanie swoich emocji to jest pierwszy stopień do zapanowania. Ponieważ Bóg powiedział do Adama, że ma panować nad ziemią i pierwsze, od czego zaczął on swoje panowanie, Adam, to było nazywanie rzeczy. Widzisz, kiedy nazywasz rzeczy, zaczynasz nad nimi panować. To jest niesamowita rzecz, tak? Że kiedy ludzie mówią o swoich problemach, naprawdę są w tym szczerzy i dochodzą do takiego momentu krytycznego i zaczynają mówić o swoich problemach, to jest zauważyłem niesamowitą rzecz. Że w tym, co mówią o swoich problemach, jest doskonałe rozwiązanie. W samym mówieniu o problemach znajduje się rozwiązanie, no tylko człowiek tego nie widzi czy nie słyszy, tak? Bo tu mówimy bardziej o słuchaniu. I teraz, jeżeli słowami zmniejszasz stany, w których jesteś, tak? Te negatywne, to naprawdę możesz zmienić. Możesz sobie na przykład wziąć coś takiego. Jeżeli masz na to możliwość, tak? Jesteś rozwalony, bo spróbowałeś coś zrobić i nie poszło. Możesz powiedzieć, jestem beznadziejnym idiotą, zacząć od tego, napisać sobie szczerze. To ci pokazuje, że sytuacja, która się nie udaje, powtarzasz sobie i myślisz o sobie, że jesteś beznadziejnym idiotą. Okej, powyzywałeś siebie. Więc siadasz i piszesz dalej. Mówisz, to było zupełnie bez sensu. Zupełnie bez sensu zrobiłem. To była najgorsza rzecz w moim życiu. Okej, zapisałeś zdanie. To już przed chwilą obrażałeś siebie, teraz jesteś wkurzony na sytuację. Idziemy dalej, idziemy dalej. Twoje emocje padają, wiesz, popełniłem kompletne głupstwo. Tak, oczywiście to upraszczam, bo to zależy od emocji, to może ochłonięcie trochę zająć czasu i na końcu piszesz tak, próbowałem coś odkryć. Wiesz, próbowałem coś odkryć, ja jestem beznadziejnym idiotą.
No to widzisz, to nie jest dokładnie to samo. Ponieważ beznadziejni idioci nie próbują nic odkryć, a ty nie jesteś beznadziejnym idiotą. Ty jesteś człowiekiem, który spróbował czegoś, odważył się, wyszedł poza swoją strefę komfortu, nabrał odwagi i teraz ma szansę czegoś się nauczyć, zastanawiając się nad tym, co zrobił. Więc widzisz, to są bardzo, bardzo ważne rzeczy, to, co mówisz o sobie. I kiedy mówisz coś innym o sobie, posłuchaj siebie, bo tak, wiesz, kiedy minimalizujesz, wiesz, kiedy maksymalizujesz, czyli przesadzasz. I wiesz, czy nie jesteś czasami w środowisku, w którym mówisz pewne rzeczy dlatego, żeby inni byli zadowoleni i żebyś ty wyszedł na gorszego. To jest ciekawa rzecz, związana też z tożsamością, tak? To w ogóle temat na inną audycję, ale tylko powiem, że słowa określają naszą tożsamość. Ktoś nam mówi o tym, kim jesteśmy, a my to przyjmujemy lub nie. Tożsamość jest nadawana z zewnątrz i przyjmowana lub nie od nas od wewnątrz, a to nie jest tak, że człowiek sam sobie wymyśla tożsamość. No, to może temat na inną audycję. Ale teraz takich parę informacji, jeżeli chodzi o reklamę, tak? Dwa takie gagi, które znalazłem, że czasami słowa dokonują transformacji o wiele większej niż zamierzona. Po przetłumaczeniu na język chiński sloganu reklamowego "Ciesz się życiem, jesteś w pokoleniu Pepsi", szefowie tej korporacji ku swojemu największemu zdziwieniu odkryli, że wydali miliony dolarów promując hasło "Pepsi podnosi z grobu wszystkich twoich przodków". Nie chodzi o to, że hasło zostało źle przetłumaczone. Zostało dobrze przetłumaczone, dlatego, że tam jest wielki kult przodków. I w innej kulturze te słowa brzmiałyby inaczej, ale dobrze dobrane słowa mają niesamowitą moc. Z kolei drugi przykład, z drugą stronę. Dyrekcja Chevroleta zupełnie potrafiła zrozumieć, dlaczego model Nova tak marnie sprzedaje się w Ameryce Łacińskiej. I w końcu odkryli, że po hiszpańsku słowa Nova znaczą nie jeździ. Użycie słów w stosunku do siebie, określanie siebie odpowiednimi słowami naprawdę ma wielką moc. Widzisz, są ludzie, którzy zarabiają na słowach, na tym, co mówią, co piszą. No ja należę też do tej grupy ludzi. Ale tu chcę się odwołać do niesamowitego serialu. Jeżeli go nie oglądałeś, absolutnie obejrzyj chociaż jeden odcinek. To jest serial polski oparty na telenowelach wenezuelskich Spadkobiercy. Tak, na YouTubie możesz sobie googlać. I tam są niesamowite potyczki słowne, tak? Są wzięci różni kabareciarze, którzy na początku, tak, Darek Kamys, pomysłodawca tego, wymyśla scenariusz dla konkretnego odcinka, oni wchodzą i zaczynają między sobą rozmawiać. Więc to jest kapitalne, ponieważ jedna z definicji inteligencji mówi, że im subtelniejszych różnic potrafisz, im subtelniejsze różnice potrafisz dostrzec, tym bardziej inteligentny jesteś. I tak naprawdę znasz się na czymś, jeżeli potrafisz dostrzec te subtelne różnice, które inni zupełnie przeoczą. Na przykład nie zapomnę tego, kiedy do jednego z moich mentorów przyszedłem i opowiedziałem o sytuacji i mówię, no nie wiem, ja tak widzę tą sytuację i jakkolwiek bym patrzał, nie mogę jej zobaczyć inaczej, ale widzę, że nie ma takich efektów, jakich oczekiwałem. Na to się uśmiechnął i mówi, pytasz, co złego widzisz? Ja mówię, no tak, pytam, dlaczego ja tą sytuację źle widzę? On mówi, dobrze widzisz tą sytuację, tylko za wąsko. Wiesz, to jest coś, dlaczego cenię tego człowieka. On powiedział pół zdania, za wąsko, tak? Dwa wyrazy. I ja od razu zrozumiałam, o co chodzi. Że ja widziałam ten wycinek, a nie widziałam go w szerszym kontekście i nie chcę tutaj rozwijać, tak? Tego wątku, o co chodziło. Tylko chcę powiedzieć, że słowa, tak? Tak jak tam w spadkobiercach, oni bawią się słowami. Tak? Górski z tym, no z jakimś tam drugim, nieważne, gościem z kabaretu, tak? Jest taka scena, że gość ma umierać i stoi wokół niego rodzina, no i on jest taki wielkim tradycjonalistą, o konserwatywnych poglądach i teraz komuś, jednej osobie ma przepisać cały spadek, no i Górski tam jest jednym z tych stojących, tak? I mówi tak, no może dla mnie, bo cóż będzie z moją rodziną, ponieważ ja jestem jockeyem i gdybym spadł z konia, połamał się i nie mógłbym jak zarabiać na życie, co będzie z moją biedną rodziną, z żoną, z dziećmi?
Na to drugi mówi tak. Jesteś jokejem. Powszechnie wiadomo, że wszyscy jokeje to homoseksualiści. No i cała sala w śmiech. Śmiech się uspokoił i na to Górski, patrząc na niego, uśmiecha się i mówi. Tak, to prawda. Wszyscy chłopacy kazali cię serdecznie pozdrowić i ucałować. Widzisz, celna riposta. Tak? Ronald Reagan był mistrzem takich celnych ripost i kiedy kandydował drugi raz na prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdyby go wybrano, byłby na starszym z dotychczasowych prezydentów, no i wszyscy wiedzieli, że to może być problem największy w tej kampanii. Jego przeciwnik był chyba z 24 lata młodszy. I w czasie kampanii telewizyjnej zapytano go o ten wiek, czy to nie będzie problem. A on powiedział, nie będzie i absolutnie publicznie tu deklaruję, że nigdy, przenigdy nie wykorzystam do celów politycznych młodości i niedoświadczenia mojego przeciwnika. Oczywiście wszyscy w śmiech. I tym jednym celnym zdaniem mocno wytrącił argument z ręki. Widzisz, słowa, którymi określasz siebie, są ważne. Przede wszystkim są ważne dla ciebie. To, jak zaczynasz o sobie mówić, jak zaczynasz o sobie myśleć. Jest coś pośredniego, tak jak między myśleniem a działaniem, czymś pośrednim jest mowa, tak między myśleniem a mową, czymś pośrednim jest pisanie. Ponieważ ty jesteś reżyserem, scenarzystą, głównym pisarzem swojego życia, możesz wziąć kartkę papieru, możesz wziąć zeszyt i po prostu zapisz sobie, kim będziesz w przyszłości, co będziesz robił, jak to będzie wyglądało. Kiedy zapisujesz myśli na papierze, one o wiele głębiej zapisują się w twoim umyśle i podświadomości. Kiedy to czytasz na głos, na przykład sobie każdego poranka, mówiłem już o tej metodzie, tak? Kilka audycji temu wypisujesz 20 powodów, dla których coś masz zrobić lub nie zrobić, żeby się motywować. Kiedy opiszesz sobie swój wymarzony dzień czy wymarzony styl życia i czytasz o tym na głos, te słowa mają moc stać się sterem, który będzie kierował twoim życiem. I na końcu coś ciekawego ze słowami, ale zanim to, chcę powiedzieć, że jeżeli uda nam się, a wierzę, że nam się uda, nagrać szkolenie Zamożny i Zadowolony, to będzie ono do kupienia. Więcej informacji napisz do mnie maila andrzej@koach.pl. Jest taka historia arabska, która mówi o tym, że żył sobie sędzia, który słynął ze swojej mądrości. Któregoś dnia przyszedł do niego sklepikarz, żeby się poskarżyć, że jego towary są kradzione systematycznie, a on nie może schwytać złodzieja. Sędzia rozkazał, aby drzwi do sklepiku zdjęto z zawiasów, zaniesiono na rynek i tam dano im 50 batów, ponieważ nie spełniły swojego obowiązku chronienia sklepu przed złodziejem. Oczywiście tłum wylekł na plac, oglądali to, śmiali się, pukali się w głowę, mówiąc o zdrowym rozsądku tego sędziego. Po wykonaniu chłosty sędzia nachylił się i powiedział do drzwi stanowczo: macie mi powiedzieć, kim był złodziej. Następnie przyłożył do nich ucho, żeby lepiej usłyszeć, co mają do powiedzenia. Ciekawe, mimo że tłum się śmiał, jednak w momencie, kiedy on słuchał, tłum zamilkł. No to tak w nas jest. Czasami się z czegoś śmiejemy, a tak w głębi duszy myślimy, a może coś w tym jest. I nagle sędzia uśmiechnął się, po prostu takim serdecznym uśmiechem, i powiedział tak. Drzwi mówią, że kradzieży dokonał mężczyzna z pajęczyną na turbanie. I w tym momencie jakiś mężczyzna z tłumu szybko podniósł rękę do swojego turbana. Jego dom został przeszukany i odnaleziono skradzione dobra. Moc słów. Słowa kierują. Tu słowa skierowały na rozwiązanie problemu. Słowa, których używasz, są ważne, są sterem. I czasami potrzebujemy kogoś z zewnątrz, żeby przez chwilę posterował nami, kiedy mgła jest za duża lub widoczność za słaba. Okej, dzięki za wysłuchanie tej audycji. Pozdrawiam serdecznie. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Iha! Słuchacie kontestacji.